Czy do Adama Adamonista właśnie pani chodzi na zajęcia taneczne? Adaś prowadził, teraz już zaprzestał, ale prowadził takie zajęcia Organic Move, polegające na gdzieś takiej pracy z emocjami poprzez ruch. Ja byłam z nim rzeczywiście i z Olgą Kalicką, moją przyjaciółką, na jednych warsztatach, w górach byliśmy. Ale Adaś prowadzi też, jest po osteopatii, prowadzi też terapię czaszkowo-krzyżową, to jest taka rzecz nie wszystkim znana, ale też czasami się u niego pojawiam, bardzo mi gdzieś to pomaga w rozluźnianiu napięć w ciele, więc widujemy się poza planem w bardzo zupełnie innej jakby właśnie konfiguracji. Ale zauważyłem też, że pani za sobą mostów nie pali. Jak już kogoś poznaje, to zbliża się pani do tej osoby tak po prostu emocjonalnie, bo jak była pani na przykład w Tańcu z Gwiazdami, no to ta przyjaźń ze Stefaną do dzisiaj przecież trwa. Tak, aczkolwiek to jest tak, że ja uważam, że te przyjaźnie na samym planie są trudne do zawarcia i one zazwyczaj moim zdaniem ograniczają się do planu. Ja mam relacje z osobami, z którymi pracuję, ale trochę z innych w ogóle konfiguracji, czyli na przykład z Olgą Kalicką my się zaprzyjaźniłyśmy w garderobie, bo jesteśmy w jednym teatrze. I przyjaźnimy się i to jest bardzo cenna relacja. Adaś Adamonis właśnie też zupełnie inną drogą gdzieś przez Olgę w te jego praktyki taneczne gdzieś tam weszłam. A Stef, no tak, Stefano też przede wszystkim no, sprzedał mi tę miłość do Sycylii, na którą jeżdżę regularnie. Ja się bardzo też przyjaźnię z Tomkiem Ciachorowskim, ale to jeszcze czasy nasze studiów i też na tą Sycylię razem już jeździmy i ze Stefem już bez Stefa jeździmy na tą Sycylię, więc ja nie jestem łatwa w poszerzaniu swojego grona przyjaciół, bo ja nie jestem najlepsza w tak zwanych small talkach i jak jestem, ja nie potrafię tak zaczepić w takich miejscach, jakby podtrzymywać relacje, które na podstawie rozmów, które jakby nie wnoszą mi nic do życia. A czasem jest tak, że spotykasz kogoś, siedzisz z nim w garderobie godzinę i tak klikniesz, mówisz, dobra, chodźmy na kawę. Nie? Ale tak, żeby z samych takich spotkań, eventów, planu, to mam mało takich znajomości. Ja i tak mam dosyć takie grono przyjaciół stałe, ale takie wieloletnie. Takie mocne po prostu. Bardzo mocne. Tak, rzeczywiście ja szanuję takie relacje, które wiem, że którym ja mogę coś wnieść ludziom, jeśli ja mogę wnieść coś ludziom, ja mogę zawsze im pomóc, wesprzeć, być i jak jest fajnie i jak jest do dupy i też potrzebuję tego w tych relacjach, tak? A nie żebyśmy po prostu razem sobie brylowali na ściankach, to nie ma większej wartości. No właśnie, w czym się wspierają aktorzy? Nie wiem, mogę powiedzieć, z czym się wspierają przyjaciele, natomiast nie powiedziałabym, że aktorzy się w czymś wspierają jakoś szczególnie. Aczkolwiek też nie mam doświadczenia, że się kopią, nie? Jakoś hardkorowo. Natomiast tak z założenia to nie ma, że się wspierają. No nie. Nie, to tak jakbyś, wiesz, tak ja bym spytała ciebie, a czym wspierasz kolegę z tej innej redakcji, który też z tym mikrofonem stoi i teraz będzie na przykład następny, nie? Też nie. No i to nie założenie? Nie. To kwestia ludzi. To nie ma, tutaj sam zawód jakby niczego nie determinuje. A czy jak jeździcie właśnie po Polsce ze spektaklami w tym busie, to w busie nie ma tej integracji na przykład? Ale ja bardzo rzadko, ja już bardzo rzadko już jeżdżę ze spektaklami. Mam jeden spektakl, z którym czasem wyjeżdżam. To jest spektakl z Garnizonu Sztuki, a z Teatrem Kwadrat, no nie muszę mieć integracji, ponieważ ja z nimi spędzam, jestem z nimi od lat w jednej garderobie, na jednych jakichś tam imprezach, bankietach i to już jakby ten bus nic więcej nie zmieni, bo my się po prostu wiele lat znamy, tak? Jak się jest ze sobą 3 miesiące bite na próbach, to naprawdę więcej to wniesie niż 3 godziny w busie. Także ja już tak nie podróżuję. A czy cokolwiek zastanawiam, do czego ty pijesz z tym busem? Bo tu pamiętam jakąś aferę ostatnią z busem. No, ja akurat nie miałem tego absolutnie na myśli, ale jak już wywołałeś ten temat. Nie, ja tutaj na plotki po koleżankach i kolegach w ogóle nie naciągniesz mnie. Bardzo dobrze. To pytanie trochę inne. Czy przyjaźń w showbiznesie istnieje? Istnieje, no bo tak jak mówię, mam przyjaciółki, które są związane z showbiznesem. Aczkolwiek moje najwierniejsze grono przyjaciół to są przyjaciele z tym biznesem niezwiązani. Albo związani z innej strony, bo jedna przyjaciółka pracuje w branży filmowej, ale zupełnie z innej strony. Więc absolutnie istnieją. Absolutnie istnieją. Natomiast
To nie jest tak, że jak ludzie spędzają ze sobą na planie 3 miesiące bite, to potem wszyscy są takimi przyjaciółmi. Nie, my pracujemy 12 godzin, gdzie generalnie przez większość czasu jesteśmy jednak nie sobą, tylko postaciami i mówimy nie swoimi słowami, tylko słowami bohaterów, a potem każdy pędzi do domu, więc to się też często tak szybko rozmywa.